Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku, raczej w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, albo po prostu zagrajmy w Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back na PlayStation 4. Poprzednim razem w poprzedniej sesji przeszliśmy sobie pierwszy świat cały, drugi świat cały i dwa pierwsze poziomy z tego oto Warp Roomu. Pokonując przy tym Ripperaru oraz Komodo Brothers, gdzie Komodo Brothers w sumie byli tacy żałośnie łatwi, a Ripperu to już nawet nie wspomnę. I dzisiaj zabieramy się za wodnisty Warp Room, taki bardzo ściekowy. I plan na dzisiaj jest taki, żeby przejść końcówkę tego świata, następny świat i możliwe, że ten ostatni. I wtedy będziemy mieli całą fabułę zaliczoną i być może już od następnego odcinka będzie montaż reliktowy, czyli ta sesja być może będzie ostatnią sesją, kto wie. Dobra, czas na Unbearable, nasz pierwszy poziom. No, tak oto się będzie prezentował nasz ostatni poziom. Nasz ostatni poziom pościgowy, DualShock jest niski. W sensie bateria w DualShocku jest niska. I właśnie ściga nas teraz ten oto przesympatyczny niedźwiadek, który nazywa się Berminator. Serio, to jest dosłownie Berminator z Crasha Basha, nie? W sumie to ten niedźwiadek właśnie został w Crashu Baszu później jako boss. Więc taka ciekawostka, ciekawostkowa. Zawsze, kurde, gdy byłem mały, bałem się tego wielkiego niedźwiadka, bo zawsze wydawało mi się, że on jest szybszy od tej kuli, co nas goniła, nie? I nie zdziwię się, jeżeli to faktycznie będzie prawda, że no... ten niedźwiadek jest jakby szybszy od tej kuli. Szkoda, że to jest ostatni poziom już pościgowy, bo serio, poziomy pościgowe w tej gierce są jak najbardziej spoko. Dobra, tutaj mamy checkpoint. Ja nie chcę jeszcze tego checkpointu niszczyć, dlatego że... jak widzicie, tutaj na dole mamy tajne przejście. Chociaż co ja tam mówię, no wy przecież oglądaliście let's play z klasycznego Crasha 2, to wy przecież wiecie, że tutaj jest przejście, więc co ja tutaj was nawet sprawdzam. Bez sensu. I to jest w ogóle jedyna sekcja w tym poziomie, gdzie mamy dostępnego aku-aku. Serio. Kiedy weźmiemy sobie na normalną sekcję poziomową, gdzie goni nas niedźwiadek lub kula, to aku-aku jest zbanowany. Tu w ogóle tu w tej dziurce ładnie wygląda w sumie te drzewka i ta skała. Takie wiecie, okno na świat, że tak powiem, to jest. Dobra. Ja za dużo w ogóle ostatnio używam słowa, że tak powiem, więc będę musiał to jakoś super ograniczyć. O. I tutaj checkpoint, to mi się podoba. Podoba mi się tylko z tego względu, że w głupim miejscu go nie aktywowałem, no. Co ja mam dzisiaj tak, że ja się, kurde, tak zacinam w dziwny sposób? Nieważne. Jeżeli chodzi o tamte dwa życia, które widzieliście, to w klasycznym Crashu 2 jest taki glitch, że kiedy zginiesz, to te życie się w nieskończoność respawnują, tak? Więc nie ma czegoś takiego, że te życia zamienią się w skrzynkę z owocem łampa. Ale to tylko i wyłącznie jest w wersji klasycznej, bo w Ancient Trilogy, jak widzicie, to spaczowali i normalnie jest tutaj skrzynka z... no... skrzynka z owocami Wampa. Wampa Fruit. Ja wiem, że niektórzy mówią na to Wumpa Fruit, ale ja wiem, że powinno się mówić Wampa. Wampa Fruit. Albo po prostu, jak chcemy być tacy bardziej precyzyjni, to owoce Wampa. Ja wiem, że ja jestem nudny, jeżeli chodzi o komentarz, ale naprawdę ta woda, kurde, spływająca po ściankach jest naprawdę ekstra. Serio, twórcy w ogóle się mega postarali, jeżeli chodzi o trylogię Ancient Trilogy. O, czekajcie chwilę. Okej, jestem już z powrotem. Musiałem wykonać szybki numerek. Jezu, jak to brzmi. Dobra. Nevermind, lecimy dalej z koksem. Tutaj mamy maskę aku-aku, w sumie wiadomo, że ona się przyda. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli tutaj nietykalność, bo wtedy... a w sumie... po co nam nietykalność, skoro to była końcówka tej sekcji, więc... nawet nie wiem, po co ja w ogóle coś takiego powiedziałem.
I w ogóle sprawdzę, czy aby na pewno wszystko jest dobrze tutaj w OBS-ie. No tutaj urządzenie audio w radio co bym ściszył, bo mimo że nie ma tutaj żadnych fali, że niby coś dodatkowo się nagrywa, to jednak przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Tutaj na dole nic nie ma już. Szkoda. Przydałaby się taka druga dodatkowa sekcja, gdzie wiecie, na dole byłyby owoce, lampa i żyćko. To byłoby całkiem spoko. Wiecie, ja żyć mi nigdy nie gardzę. W ogóle fajnie oni tutaj zrobili to taką dziurę między ścianami. Naprawdę, to jest mega kurde ambitny projekt. Ciekawostka w ogóle jest jedna odnośnie Ancient Trilogy, ale nie jest to dosłownie z gierki, tylko bardziej ciekawostka taka produkcyjna. Otóż gra chodzi na silniku Spyro Skylanders. Nie wiem, czy wiecie. Taka mini ciekawostka. Dowiedziałem się w sumie ją od Zakolaka, więc Zakolak, cię pozdrawiam bardzo serdecznie i cię dziękuję za wspomaganie tego let's playa, bo gdyby nie ta twoja ciekawostka, to ja nie wiem, co ja bym ze sobą zrobił. Bym musiał zawijać manatki z YouTube'a, no bo hej, nic ciekawego nie mówisz, Pomidor. Żadnych ciekawostek, nul, nic. Uwierzcie mi, są gry Crasha, które w ogóle nawet nie mają ciekawostek. Albo mają mega ograniczoną ilość ciekawostek. I tymi na przykład grami jest Crash Boom Bang. Albo wiele innych tytułów. No i wszystkie skrzynki mamy zebrane, więc teraz tylko czekać, aż zdobędziemy klejnot i w sumie jedną rzecz zrobimy. No może nie taką rzecz, no bo to była w sumie bez sensu. Ale zrobimy jeszcze jedną rzecz, która sprawi, że zdobędziemy dodatkowy klejnot. Tak, zdobędziemy drugi klejnot. No ale może nie w tym poziomie, ale zobaczycie zresztą, co ja zrobię. W ogóle podoba mi się mega, że mamy tutaj, wiecie, ogromnego Papa Bera, który ściga tego Polarka. Może to jest jakiś, nie wiem, stryj Polarka albo jakiś wujek. Może to faktycznie jest jakaś rodzina. Tego nie wiadomo, szczerze. Nic na Bandipedii nie piszą w tej sprawie. Twórcy zresztą też niewiele potwierdzają. No i proszę bardzo, Polarek nas teleportuje do tajnego warproomu. Wasze zdrowie, moi kochani. O! Totally Bear czeka na nas tutaj. No dobra, niech Crash se potańczy. Nie będę mu tak bronił ciągle. No, i nic nie ma, dobra. Totally Bear, czyli czekajcie, teraz tak. Musimy odblokować to Totally Fly. Road to Ruin. Ej, tylko dwa poziomy tajne nam zostały do odblokowania. To lipa trochę, kurde, co nie? Znaczy nie to, żebym ja nie wiedział o tym, że dwa poziomy nam w tajnym warpoolie zostały, ale po prostu trochę lipa, bo... No szkoda, że ten poziom jest taki krótki. No i czas na tajny poziom w tajnym świecie, czyli Totally Bear, poziom Polarka. W sumie Crasha ujeżdżającego Polarka, tym razem w nocy. I powiem wam szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych poziomów. Nie ze względu chociażby na level design, który jest i tak bardzo bombowy, ale chociażby ze względu na to, że dzieje się on w nocy. I to jest coś, co ja mega lubię i szczerze powiedziawszy lubię dosyć nocne poziomy w Crashu, więc tym bardziej ten poziom zyskał w moich oczach. Tak, dobrze to powiedziałem, w moich oczach. Tu w ogóle byłby lód, po którym by się Crash ślizgał, ale z jakiegoś powodu w tej wersji, gdy tego nie ma. O, 57 żyć, najsu! Nie ogarnąłem, że to jest skrzynka z TNT, ja myślałem przez chwilę, że to jest zwykła skrzynka. Ja tej trójki w ogóle nie zauważyłem. Dobra, teraz już ogarnąłem się. O, i kolejne żyćko, miałbym ich 58 teraz, no ale trudno się mówi. Strasznie dużo tych checkpointów jest, kurde, blisko siebie, tak zauważyłem. Ale wy se tam podnoście, kloce. O. O, i ostatnia. He? To wszystko? Strasznie krótkawy poziom, co nie? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tutaj coś w ogóle było wycięte, że tutaj tak naprawdę miała być jeszcze jakaś platforma z dodatkowymi skrzynkami. I to samo zresztą chyba mówiłem w oryginalnym Let's Playu z oryginalnego Crasha 2. I tego V2, aka V3 i tego V1. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli nie, no to teraz już wiecie, o co chodzi.
No, dobre pomarańczowe wypite. Crash sobie tutaj świetnie tańczy. No. I teraz lecimy do góry. Pewnie się zapytacie, gdzie mieści się ten tajny warp room. Otóż... tajny warp room jest pod pierwszym warp roomem. I teraz takie zasadnicze pytanie. Czy w oryginalnym Crashu 2 tajny warp room też by się jakby mieścił pod tajnym warp roomem? Jak myślicie? Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw waszych tutaj odczuć. W razie co ja sobie zapiszę już, bo nie chcę, żeby nie daj Boże mi ten... aplikacja się skraszowała. 49%. No to powiedzmy, że połowa. Dobra. Road to Ruin. To jest poziom, którego niestety nie zrobimy na 100%, dlatego że żeby go zrobić na 100%, to trzeba przede wszystkim dostać się do alternatywnej ścieżki tego poziomu. A ja powiedzmy sobie szczerze, ale w taki sposób się nie udam, ponieważ Crash tutaj zbyt wolno skacze. Twórcy po prostu przewidzieli to, że można było w Crashu 2 normalnym glitchować, więc w sumie to może już powtórzę, bo i tak ścieżka śmierci mi się nie odblokuje. Tak, w tym poziomie jest również ścieżka śmierci, warto tutaj o tym wspomnieć. Nie żeby coś. Więc tak, w oryginalnym Crashu 2 to tamta platforma, do której chciałem się dostać, ale nie doskoczyłem, ona była troszeczkę bliżej. Tak o jakieś parę pikselek bliżej. No, w remake'u postanowili to oddalić, ale wiadomo z jakich przyczyn. I też trochę spowolnili Crasha pod pewnym względem. Przez co nie ma on czegoś takiego, że... jakby wam to powiedzieć po polsku... nie ma on jakby takich wysokich skoków, przez co ten tak zwany high long jump praktycznie jest bezużyteczny w Ancient Trilogy. O, i proszę bardzo, ścieżka śmierci. No, a to lećmy sobie tutaj. Nic tutaj po nas, tak na dobrą sprawę. I tak nie zrobimy poziomu na 100% pod względem wszystkich skrzynek, ponieważ, no, nie ukrywajmy. O, i możemy odbijać sobie te bale. Raczej te kłody. Wiadomo, ścieżki śmierci charakteryzują się tym, że po prostu są trudniejszymi ścieżkami danych plansz. Ale w tym wypadku to nie wiem, czy nazwałbym to jakby jakąś taką super wielką ścieżką śmierci. No może poza tym, że są tutaj te goryle, które rzucają nas kłodami niczym Donkey Kong. No i te platformy, które się, tak wiecie, gibią na lewo i na prawo. No i te posągi ziejące ogniem. Wow! Ale to wrednie zrobili trochę, bo w oryginale było tak, że najpierw się ten pierwszy odpalał, a potem drugi. No tutaj zrobili, że dwa naraz się od razu odpalają. To jest takie mega nie fair trochę. Nie powiem, że nie. Dobre też jest to, że jak wiecie, zginiecie w ścieżce śmierci, to nie ma czegoś takiego, że na przykład... o, zginąłeś w ścieżce śmierci, więc teraz platforma zrobi się przezroczysta i będziesz musiał powtarzać cały level, dopóki, powiedzmy, nie przejdziesz całej ścieżki śmierci perfekcyjnie. Bo to byłoby naprawdę bardzo głupie, gdyby coś takiego Naughty Dog zrobiło za tamtych czasów i gdyby to Vicarious Visions powieliło. Serio. No brawo, brawo, kurde Yeti. Chciałem w ogóle zrobić edyt tutaj, no ale już widzę, że się nie opłaca, no bo tak się rozgadałem, że jestem już tutaj z powrotem. I widzicie. Mogłem tak od razu zrobić. Oczywiście, że mogłem tak. Skrzynka Aku Aku się zachowała tutaj. Więc nic nas nie ominęło. Dobra, checkpoint tam został zbity i tyle w sumie. Tam chyba tylko jedną skrzynkę pominąłem ogólnie, ale skrzynkami póki co się na razie nie interesujemy, bo... bo i tak nie zrobimy wszystkich skrzynek, w sensie nie zdobędziemy wszystkich skrzynek, więc to nawet się nie opłaca. Ale rundę bonusową mogę wam pokazać, bo jak będziemy sobie tutaj wracali, to tylko wrócę po te skrzynki i rundy bonusowej i całego już tego poziomu nie będę wam pokazał, bo bym dwa razy to samo pokazał, więc nie ma to najmniejszego sensu, a przynajmniej sobie troszeczkę tych żyć nastukam. A myślę, że to jest całkiem spoko też deal. The ill deal, hehe. Jak nazwa tego poziomu. Śmieszne.
No i runda bonusowa właśnie tak oto się prezentuje. Nie jest ona jakoś super wybitnie trudna. 13 skrzynek. Cóż. Nic dodać, nic ująć. Kiedyś pamiętam, jak jeden walktrufer, chyba tak mogę to określić, pokazał glitch w bonusie właśnie w tym poziomie, gdzie doskoczył sobie za pomocą high long jumpa na te oto platformy, przez co można było zobaczyć, że leciała sobie niby dalej runda bonusowa, ale technicznie już robiłeś normalny poziom, więc no śmiesznie troszeczkę wykorzystał sytuację i glitche. Uwierzcie mi, oryginalny Crash 2 jest tak pogliczowany, że jak dobrze je wykorzystasz, to naprawdę śmieszne rzeczy możesz zrobić. Ale to trzeba naprawdę bardzo dobrze te glitche wykorzystać i przede wszystkim umieć je zrobić. A to nie należy też do prostych zadań. Dobra. Powiedzmy, że no, mamy poziom powiedzmy na 100% zrobiony. No tam brakuje nam reliktu i tego, i klejnocika. Dobra, nikt się do nas nie odzywa. Chyba się nami nie interesują. Więc sooner or later wtedy. Ostatni poziom w tym warproomie i zabieramy się za bossa, który na nas tutaj będzie czekał. I już nie mogę się doczekać tej konfrontacji z tym oto przystojnym małym. Sami sobie możecie dopowiedzieć, z kim będę walczył. No i oczywiście poziom ten troszeczkę jest upgrade'owany, bo teraz mamy właśnie tych ziomków, którzy zieją ogniem. Miotaczem ognia, przepraszam. Nie zieją ogniem, tylko miotaczem ognia. Warto o tym wspomnieć. W ogóle to ostatnio, jak sobie tak właśnie gieram w Ancient Trilogy, właśnie w tej oto serii, to tak zauważyłem taką dosyć ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to poruszałem w Crashu jedynce, ale nie wiem, czy wy też odnosicie takie wrażenie, że Crash po prostu jest szybszy jakiś taki bardzo w Ensane. W sensie, jak w oryginale był troszeczkę wolniejszy i mógł powiedzmy więcej takich super ultra skoków robić, jak tam ten high long jump, to jednak trzeba przyznać prawdę taką, że ten Crash tutaj, w sensie model Crasha i sama w ogóle postać, jest szybszy w Ancient Trilogy. I to we wszystkich grach, nie tylko w tam, nie wiem, dwójce czy tylko w trójce. Chodzi mi o wszystkie gry. I zaraz mi powiecie pewnie: ej, ale Pomidor, czemu ty nie poszedłeś do tam ścieżki żółtego klejnocika? Nie poszedłem i nie niszczyłem checkpointa tam tylko i wyłącznie dlatego, że i tak będziemy musieli się wrócić, więc nie ma to najmniejszego sensu, a wolę najpierw tutaj skrzynki zrobić, ponieważ Crash 2 właśnie między innymi też zasłynął trochę z tego, że ma mega chamskie cofanie się. W sensie, kamera ci się często blokuje i za bardzo nie widzisz, gdzie dokładnie idziesz, przez co jak nie pamiętasz poziomu na pamięć, to w dużym skrócie jesteś w czarnej dupie. Tak łagodnie mówiąc, serio. Nie mówię tutaj teraz w ogóle ironicznie, tylko serio. 57 skrzynek do zebrania, więc teraz tak, zdobędziemy tutaj jeden klejnot, tutaj za skrzynki, więc dwa klejnoty mamy gwarantowane do zebrania. O. Kurde, zrobiłem głupotę, bo najpierw uderzyłem o tego robota, przez co straciłem maskę Aku Aku. Teraz bym miał podwójną maskę i bym był bardziej bezpieczny, no bo tam niektórych przeszkód nie niszczyłem, przez co podróż powrotna może być troszeczkę trudna. Tak, troszeczkę. I technicznie już teraz powinienem wracać, ale ja zrobię jeszcze inny myk. Ja polecę po prostu sobie na... polecę sobie na lewo. Nie, najpierw na prawo. I polecę sobie po skrzynki, żeby już po prostu jak będę tutaj wracał, to żeby iść już bardziej na prawo niż na lewo. I się specjalnie wracać jeszcze. O, i mamy kryształ i żyćko. Widzicie? Jak jesteśmy obdarowywani, rozpieszczani żyćmi. O, i teraz możemy robić powrót. Tak, możemy robić już bezproblemowo powrót, bo tam będzie na nas czekał tylko checkpoint i ścieżka żółtego klejnocika, która jest jedną z trudniejszych. I kurde, co ten Crash się tak buguje? W sensie nie chce jakoś iść, bo on tak jakoś w te szczelinki wchodzi.
Dobra, mamy to. Mamy już checkpoint tutaj, więc teraz jak zginę, to tutaj będę miał checkpoint. Co z jednej strony jest plusem, a z drugiej strony właśnie minusem, bo... Powiedzmy, jak będę blisko końca żółtej ścieżki i zginę przypadkowo, bo może się różne rzeczy zdarzyć, mogą się różne rzeczy zdarzyć, to trochę jestem w dupie. Czarnej. Dla kontekstu w sumie. Niech ten węgorz przestanie tak rezić prądem. Prądem. Dobra, kombinacja high log jump. Dokładnie. Tutaj trzeba uważać, bo ta woda jest non-stop elektryzowana. O, i koniec. Tam na wprost jakby są normalne drzwiczki. Jakby ktoś próbował, nie wiem, przejść przez te drzwi, to od razu mówię, że się nie uda. No i teraz czeka na nas już końcówka poziomu. Znaczy to jest końcówka poziomu. No, i Kraszyk już wyjął Dżema z dupy, więc teraz zobaczymy, co będzie nam ciekawego miał Cortex do powiedzenia. Crash, my boy. You are more than halfway there. But I'm sure you've noticed that things are getting harder. The last 10 crystals will be the hardest to gather. And my... our enemies will be sending their strongest forces to thwart you. I'll contact you again when you have completed the next warp room. Okej. Okay. Czyli po prostu w dużym skrócie kolejny boss na nas czeka. Weźmy sobie zapiszmy. Oczywiście, że jest. 56%, kurde, sporo żeśmy wbili. No dobra, Tiny Tiger nas czeka, więc... Chodź tutaj, lecimy z koksem, kolego. No, i w taki oto sposób mamy tutaj naszego małego tygryska. Małego w cudzysłowie chyba. No dobra, no to kurde lecimy z koksem i jak widzicie konfrontacja z nim nie jest trudna. Po prostu musisz skakać po przyciskach. Nie jest to jakoś super wymagające zadanie. Ale żeś głośno ryknął, stary. Mimo, że lubię muzykę z Ancient Trilogy, to jednak jakiś mam wielki sentyment do oryginalnej nutki. Tak to już jest po prostu. Wow, 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 to trochę ryzykowne było, nie powiem, że nie. Ale mam sentyment do oryginalnej, że tak powiem, muzyczki z dwójeczki. O, dawaj skacz. Nie! Ale mnie gra porobiło, Jezu, ja myślałem, że ja już tutaj nie doskoczę, nie? Ej, ja teraz mu mega współczuję, bo kurde, ta platforma prawdopodobnie spadła mu na rękę. Ja pierdzielę, o Jezu, najgorzej. No dobra, i teraz lećmy do góry. Nie ma żadnego komunikatu. W oryginale też nie było, więc wszystko jest pod kontrolą. Sejwik, tak w ramach pewności. A, za bossa nic nie dostaliśmy, fajnie. No dobra, to teraz standardowo od tyłu robimy... poziomiki, więc czas na behaving, nasz pierwszy poziom. Zobaczymy, co ciekawego nam przyniesie ten poziomik.
Jest to druga i zarazem, powiedzmy sobie szczerze, taka trudniejsza wersja poziomu, który również zadebiutował w tym świecie i jest moim znienawidzonym poziomem. Zaraz obok Cold Hard Crush. Chociaż Cold Hard Crush powiem szczerze, że już tak bardzo nienawidzę. Może tak powiem, już tak bardzo nie nienawidzę tego poziomu jak ten poziom, który będziemy robić, czyli Dig in It. Poziom, który bardzo zsiepałe. Ci, co pamiętają mój Let's Play z Crusha 2, hashtag PTJR, będą wiedzieli, o co chodzi. Ja tutaj się kompletnie boję o tracenie żyć, bo... Znaczy, z jednej strony nie chcę tracić życia, ale... Nie ma tutaj tej ścieżki śmierci, więc technicznie jestem bezpieczny. W świetle prawa. Hehehehe. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. A w sumie w taki sposób będę mógł też poprowadzić tego, Crusha 3. Bo nie wiem, czy wiecie, ale teraz nie nagrywam audio osobno, tylko jakby nagrywam i audio gameplayowe i swoje audio, przez co... No, słyszycie trochę ciszej grę. Ale myślę, że tam coś gra jest słyszalna. Ja aż tak mocno nie ściszałem, żeby... Nie wiem, była niesłyszalna czy coś. A dlaczego tak zrobiłem? Bo stwierdziłem, że mam taką ochotę, bo prawdopodobnie ten odcinek dam w premierkę. Bo czemu by nie? Zróbmy z tego trochę dłuższy odcinek, taką dłuższą sesję, żeby mieć po prostu wszystko z głowy i ten, kto będzie chciał sobie kiedyś obejrzeć tak ekstremalnie długi odcinek, to sobie po prostu obejrzy i tyle. Też nie chcę wymagać jakby od wszystkich, że muszą akurat... Nie chcę jakby od wszystkich wymagać, że muszą koniecznie teraz oglądać tę serię, bo mogą na przykład nie mieć ochoty na Crasha i kiedyś tam, nie wiem, ktoś się będzie nudził. Będzie, nie będzie wiedział, co zrobić ze swoją godziną. To sobie odpali takiego Crasha u pomidora i będzie, kurde. I tak godzina zleci sobie dla takiej osoby. Jestem ciekaw, czy ktoś taki coś takiego zrobi kiedyś. Bo ja na przykład osobiście powiem, że jestem fanem... Jak jadę gdzieś, powiedzmy, w podróż, to jestem fanem ściągania sobie jakichś bardzo długich filmów, na przykład jakichś takich zapisów ze streama czyjś i po prostu na przykład jak leci sobie taki zapis, który trwa tam, nie wiem, plus minus 2 godziny, to sobie lubię jakby po prostu czasami albo pooglądać, albo w tle po prostu puścić i patrzeć się w okno, na przykład w takim pociągu czy w samochodzie. Mega super sprawa, polecam każdemu. Bo ja kiedyś byłem na przykład zwolennikiem słuchania muzyki, ale teraz tak jakoś mam, że muzyki trochę rzadziej słucham. Głównie z tego powodu, że nie mam jakby czego trochę też słuchać, bo... Mam sporo wykonawców, których albumy już pokatowałem tyle razy, że dosłownie... Żygam już tymi niektórymi albumami niektórych wykonawców. No, i teraz się udało, kurde. Za trzecim razem w sumie, ale się udało, to jest najważniejsze. Nieważne za którym, ważne, że się udało. A, no tak, obiecałem wam, że jeszcze to pokażę, więc... Proszę bardzo, tutaj mamy tajne przejście. Kurde, ta woda spływająca ze ściany. Fajny efekt, fajny. No i lecimy, kurde. To jest ścieżka, gdzie możemy właśnie zdobyć ostatni kolorowy klejnot. I w sumie, jako że jestem bardzo zdesperowanym twórcą, to wam pokażę całą tą ścieżkę, a przynajmniej się postaram pokazać. Bo generalnie jest to ścieżka, która jest napastowana przez nitro, przez umpasy życia i różne tego typu ciekawostki, niespodzianki. Za dzieciaka udało mi się jakby tę ścieżkę przejść, żeby was nie skłamać, 3 razy. Jak byłem tam z 8 lat w oryginalnym Crashu 2. Bo tak jakby nigdy nie uważam, że ona jest jakoś super wymagająca do przejścia, no bo... Hej, nie ma tutaj żadnej skrzynki, kompletnie nic nie ma tutaj, więc... No.
Nie, proszę bardzo, cała ścieżka. Nic szczególnego. To jest właśnie to, co was ominęło w Crashu dwójce PTJR, którego nagrywałem przed Insane. Dosłownie, jak widzicie, niedaleko jesteśmy. Ale przyznam, że ta tutaj akurat przyznam jakby brawa dla Naughty Dog za to, że w 97 roku zrobili takiego trolla właśnie z tymi Nitro, bo kto by z was się ogólnie domyślił, że trzeba dostać się do tajnej sekcji właśnie przez te skrzynki Nitro? Wiadomo, że to z daleka wygląda od razu jako atrapa, no bo hej, skrzynka Nitro się zwykle rusza, ta się akurat nie ruszała, raczej te się nie ruszały. No ale z drugiej strony, no kto by się domyślił? Równie dobrze na takim playu jedynce mógłby być to jakiś glitch. I tak w taki oto sposób secret byłby ominięty i nikt by nie miał na przykład fioletowego lub purpurowego klejnocika. A tak to wszystko jest legitnie zdobyte. I to mi się bardzo podoba. W ogóle ja to nagrywam w dniu, kiedy wy dzisiaj widzicie pierwszy odcinek z Crasha 2. Czyli ja to nagrywam 12 sierpnia. O 13 w sumie. Mam nadzieję, że żadnej skrzynki nie pominąłem, bo trochę byłaby lipa. Dobrze. 94/94. I ta lawa w ogóle spływająca. To trochę pokazuje, jakbyśmy byli teraz na drugiej wyspie z Crasha 1. Wiecie, gdzie była konfrontacja z Koala Kong. Co jest bardzo możliwe. Bo jakby cały ten warp room w ogóle przypomina walkę z Koala Kongiem, tylko wiecie, znaczy miejsce jakby walki z Koala Kongiem, tylko troszeczkę bardziej zmodyfikowane. Wyremontowane, o. Tak bardziej fachowo powiem, że to jest bardzo wyremontowane. Oczywiście saveik. ...60%, no to już ponad połowę gry mamy. Ruination! Kolejny poziom. Ruination to jest druga wersja Road to Ruin, tylko po prostu trudniejsza. Pamiętam, jak kiedyś gamer w swoim starym let's playu z Crasha 2 oryginalnego wspominał, że Ruination to... To i w sumie zapomniałem, co tam chciałem powiedzieć, ale coś o Transformersach gadał, pamiętam. I to było jeszcze na kanale EX, polski gamer EX. A mówiąc odnośnie tego poziomu, to jest po prostu trudniejsza wersja Road to Ruin. W zasadzie to przeciwnicy w większości są tacy sami, nie ma żadnych tutaj nowych przeciwników. Jedyne co jest, to po prostu więcej skrzynek Nitro i więcej pułapek. I wait the second. O, wait the second. Dobrze. No dobrze. Rozumiem. Jeszcze nie dzwoniła. Napisałem do niej SMS-a. Dobra, już jest git. W sumie zrobiłbym sobie tą rundę bonusową. A, i zapomniałem o moich oksach.
No właśnie. Teraz tutaj musimy przejść najpierw. I potem robimy rundę bonusową, tak jak powinno być. Lecimy z koksem. No a tutaj oczywiście ta ścieżka również jest napastowana tymi posągami, które zieją ogniem, więc radzę na nie uważać. Bo naprawdę nie jest to zbyt nic fajnego, jak jesteś palony żywcem. I to dosłownie. I nie wiem czemu w ogóle, ale tutaj ta platforma, o właśnie ta tutaj, ta taka pusta, wydawało mi się, że kiedyś tutaj był planowany klejnot. Jak byłem mały, to mi się tak wydawało, że przynajmniej kiedyś go tutaj zdobyłem. Jak miałem te 8 lat. Nie wiem czemu. Ta platforma trochę przypomina miejsce, jakby można było tam, wiecie, normalnie klejnot zdobyć. Jezu i cały... O Jezus Maria, teraz cały czas tu się będę spawnił, serio? A maskę mam przynajmniej, to jest dobre. Myk, 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 myk. Pięknie. Wszystkie skrzynki zebrane. 61 na 84. I ten owoc łumpa, w sumie te trzy owoce łumpa, które się tak lewitują. Widać, że kurde... Crash ma jakieś powiązania z Harrym Potterem. To widać, kurde. Widać i słychać. Jeszcze 20 skrzynek. Z czego większość z nich to będzie, pewnie będą Nitra i TNT. Dobra, tutaj mamy.
A, to teraz będziemy w miejscu, gdzie już kryształ zdobyłem i kończyłem tam ścieżkę zielonego klejnocika. Z poziomu The Ildil. No, tu już jest końcówka. O nie! A, fajnie, dobra, checkpoint to jest ostatnia skrzynka. Nice. Świetnie. Dobra, nie ma co narzekać. W sumie lepsze to niż żebym miał cały level od zera robić. Albo od połowy. To by było najgorsze dopiero. A tak to nam poszło, kurde. Gituwa. Gitownie nam poszło. Ruination. O! Crash, I haven't got much time. Cortex has almost completed the new space station. Something's not right with his statements. Beware of the tricks he's got. Okej, Coco w sumie coś tam chciała do nas powiedzieć, ale nie wiem. Coś tam powiedziała do nas, ale w sumie ciężko jest ją jakkolwiek rozumieć, bo ma, wiecie, takie dziwne swoje nastrojki i tak dalej. Dobra, never mind. W sumie dwa na razie takie w miarę ciężkie poziomy zrobiliśmy, ale jest jeszcze ten i ten poziom, więc tutaj jest jedyny taki neutralny poziom, który nie jest aż tak frajerski ciężki. Więc dobra, czas na Cold Hard Crash. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Jezus Maria, aż się boję tego poziomu, nie? Bo o ile w dwójce normalnej mi jako tako poszło, to się obawiam, co będzie w Insane Trilogy. A nie ukrywałem, w Insane Trilogy może się wszystko wydarzyć. Może równie dobrze być poziom nie wiadomo jak ciężki i dopiero będą dymy jak u Martyny Wojciechowskiej na krańcu świata. Nigdy nie lubiłem tych tutaj fog. Bo zawsze miałem coś takiego, że kiedy skakałem do tych skrzynek, to Crash mi się jakoś ześlizgiwał i spadał na foki. Przez co zamiast normalnie je zabić, to on zamiast je zabić, to po prostu tracił życie. I zamienił się w aniołka. I to było mega frajerski, dlatego ja nigdy nie lubiłem początku Cold Hard Crash, a przede wszystkim nie lubiłem ścieżki śmierci, którą będziemy musieli zrobić. W sumie to już będziemy ją robić. A nie lubiłem jej w sumie, znaczy to nie jest ścieżka śmieci, Boże, runda bonusowa. A nie lubiłem jej tylko i wyłącznie z jednego względu, zaraz wam pokażę z jakiego. Chyba nie pokażę jednak. No ale runda bonusowa też się zsiepała bardzo mocno tutaj. Tu jest jeszcze git. O! W oryginale w ogóle ta skrzynka była jeszcze wyżej postawiona, nie? Przez co nie było w ogóle jej widocznej. No też zacznijmy od tego, że w oryginale jakby ekran troszeczkę jest bardziej skurczony, bo jednak mniejszy format i mniejszy ekran to był wtedy. Więc nie ma co się dziwić. Jeden na 31. Bardzo dobrze. A skrzynek mamy 155, tak tylko nie żebym się czepiał, ale przypomnę. Uwaga na Jerzyka. Dobra, mamy to. Jest checkpoint. Jest ścieżka śmierci. Dobra. Zaczynajmy tą zabawę. To
jest właśnie między innymi powód, dla którego nie lubię jakby za bardzo ścieżki śmierci w tym poziomie, bo ścieżka jest napastowana właśnie takimi przeszkodami. Jest dużo tych jeżyków, fok. Foki to jeszcze da się jako tako przeżyć, ale kurde, jeżyki to... O Jezus Maria. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi, proszę państwa, panie i panowie. No i wszystko od zera. Mogłem się tego spodziewać. Oj, spędzę tutaj chyba z jakieś dobre 20 minut. Jak nie lepiej. No, mamy chociaż klejnot teraz zdobyty, ale teraz trzeba będzie jeszcze powtórzyć to, żeby zdobyć przy okazji tamte skrzynki. Ja pierdzielę. O nie, najgorzej. I myk. Nie! 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 Nie o to chodziło!
No, niewinnie się zaczyna ten poziom, ale uwierzcie mi, to się jeszcze zaraz zmieni. Oj, to się wszystko zaraz zmieni. W sumie mam nawet rozkminę, jak przejść Diginit. A odnośnie w ogóle tych roślinek, które strzelają na nas tą plazmą całą toksyczną, to można je wszystkie zabić bodyslamem, ale ja tego nie chcę robić, ponieważ w Ancient Logi i w oryginale jest taki dosyć skubany glitch, który powoduje, że kiedy robisz bodyslama na roślince, to raz ci, powiedzmy, zaliczy tego bodyslama, a innym razem po prostu stracisz maskę aku-aku bądź też życie. A ja jakby nie lubię tracić żyć, wolę życie zdobywać, zresztą jak chyba każdy. I dlatego nie mam zamiaru tego pokazywać. Zresztą prawdopodobnie w moim V3 też, w sensie V2, które w tym roku robiłem, to prawdopodobnie już pokazywałem śmierć po roślince. Ten checkpoint chyba na samym końcu zbiję, wiecie? Bo mam pewną rozkminę, którą zrobię, żeby troszeczkę sobie ułatwić sam miutki poziom. Ale nie wiem, czy mi się uda oczywiście. Może się uda. Tam u góry są w ogóle życia, które będę chciał zdobyć, więc zróbmy to. W oryginale w ogóle, jak to odkryłem, a odkryłem to grając samemu ogólnie, bez żadnego internetu, to powiem wam szczerze, byłem naprawdę mega zszokowany, że twórcy taki prezencik na samej górze zostawili. O, tutaj są 3 życia. A czemu tak mało? Co to ma znaczyć? Dobra, tamtą skrzynkę sobie zostawiamy z checkpointem. Mamy naszą śnieżkę, tak. Kurde, co jest z moim językiem dzisiaj nie tak? Czemu, kurde, zamiast ścieżkę mówię śnieżkę? Czemu w ogóle tak się mylę? Co jest grane? Czy ja się naprawdę tak muszę stresować nagrywaniem tej serii? No wiecie, no trochę chcę, żeby ta seria wypadła jakoś w sumie spoko. Dlatego też powiem tak. Dla osób, które czują, nie wiem, Resident Sleeper, bo ja takim mówię głosem, a nie innym, to jest dlatego, że po prostu chcę to troszeczkę spokojniej poprowadzić. Nie chcę jakby za bardzo też szarżować z moim komentarzem, bo wiem, że wolę bardziej takie stonowane materiały, niż żebym non-stop, powiedzmy, był nabuzowany energią. Wiecie, nabuzowanie energią w sumie nie jest złe, ale jak się trochę przedobrzy, to później jest źle. Tyle mogę od siebie powiedzieć.
Może spróbowałbym dostać się tyłem tam. Nie wiem, nie chcę, nie wiem czy ja chcę ryzykować. I teraz całą tą drogę do tyłu robimy. Całą drogę do tyłu. Dobra jest to, że ta pszczoła chociaż nie jest na tyle upierdliwa, że ona wiecie, od razu wyskakuje na nas, tak jak w oryginale było, że jak już tylko się zbliżałeś praktycznie do ula, to już zaraz zaczęła cię atakować, kurde. Złośnica jedna. No, dobra, to już po ptakach mam. To już sobie przeszedłem rundę bonus, rundę, ścieżkę śmierci. Dobra, pozostaje mi tylko zrobienie tego od dupy strony. Bo to może jest jeszcze jakaś szansa, że uda mi się tam jakoś dostać. I zrobić ten poziom nie powtarzając go, bo uwierzcie mi, nie chce mi się go powtarzać. A jeżeli będę musiał to zrobić, to troszeczkę, no... Nie będzie za fajnie, o. Da się tam jakoś dostać. Trzeba popróbować, ale widzę, że się da dostać. A, i starta skrzynek nitro. Tylko, że tam już nie doskoczę, żeby... Wiecie, jakby to powiedzieć... Tam już bym nie doskoczył, żeby... Żeby dostać się z powrotem do zwykłej ścieżki. Chociaż chciałbym spróbować, ale wiem, że nie dałbym rady. To teraz będziemy musieli się zobaczyć jakby na samiutkim końcu. Może nie poziomu, ale jakby na końcu tej ścieżki. No. Tak. Justyna zostawiła. Okej. Kiedy idziemy?
Dobra. Warsza wieku, wypijmy za to. Jezu, co mi odbija, dobra. Robimy rundę bonusową, już info poleciało, że wleciał drugi odcinek z Crash'a 2. Kurde, fajnie mi się mega prowadzi tę serię, mimo że ja robię jakby Crash'a 1. Chociaż nie, Crash'a 1 robiłem z większym takim tym. To Crash'a 2 teraz dzisiejszą sesję robię dosyć na spokojnie. Bo jakoś tak, mam dzisiaj taki dzień, że chcę sobie na spokojnie wszystko dzisiaj poprowadzić. Bez żadnych jakichś takich może większych emocji. Nie to, że ja mam, nie wiem, jakiś przygnębiony humor czy coś. Po prostu tak dzisiaj pogoda też robi trochę swoje, że jest mega upalnie i przyznam szczerze, że no ciężko czasami wytrzymać. No i pięknie, kurde. Mogłem tak od razu zrobić? Oczywiście, że mogłem. Czemu tego nie zrobiłem? Nie mam zielonego ani czerwonego pojęcia, czemu ja tak nie zrobiłem. Dobra, tutaj szczurek. Dobra. I teraz w sumie mógłbym nawet zginąć, powiem wam szczerze. No i tak też uczyniłem, w sumie zginąłem. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj jest jeszcze sekwencja, którą warto zrobić. A to jest sekwencja właśnie tajna, gdzie zostaniemy zabrani do Totally Fly, ostatniego poziomu w tajnym Warp Roomie. Dzięki czemu w tej sesji ukończymy cały tajny Warp Room. Szkoda trochę. Ale z jednej strony dobrze, bo przyznam szczerze, że gra momentami robi się trochę dłuższa. W sensie sam Crash 2 robi się dłuższy, pewnie dlatego, że też jest sporo backtrackingu. To trzeba też zaznaczyć, że potrzebowaliśmy przecież wszystkich kolorowych klejnotów, żeby tam... Znaczy może nie wszystkich, ale danego klejnotu po prostu potrzebowaliśmy, żeby dostać się do danej sekcji w danym poziomie. Albo odblokować alternatywną ścieżkę dla danego poziomu. Fajne jest to w ogóle, że tutaj lawa sobie płynie. Doceniam to. I właśnie, kurde, nie wiem czemu... Insane zawsze mam problem z tym ostatnim. Kiedyś miałem w oryginale problem, ale teraz to tak na Insane się przerzuciło. Na 74 muszę się mimo co upewnić. Ja lubię tak sobie spoglądać.
No, i się udało. I to jest właśnie fajne, że tutaj zaimplementowali coś takiego, że Crash zdobywa te wszystkie owoce Wampa, a nie tak jak było w oryginale, gdzie po prostu Crash se stał przed owocem, chyba dwoma owocami Wampa i zabrało go już do tajnej sekcji, znaczy do tajnej sekcji, do tajnego warp roomu. No, ładny taniec Crash, nie powiem, że nie. Discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nitrous Brio, the inventor of the Evolvo Ray. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Okej, okay, to jest między innymi powód, dla którego ja i Justyna uważamy, że troszeczkę to jest teraz takie niekanoniczne, co się wydarzyło, bo no Cortex nie powinien tutaj rozmawiać z Crashem, bo to jest tajny warp room, więc on nie powinien w ogóle wiedzieć o istnieniu tego tajnego warp roomu, a jakoś się teraz dowiedział, całkiem przypadkowo. A tak na serio to Cortex odkrył to tak naprawdę, wysyłał na nas wrogów, w sensie bossów, i okazało się, że tym kimś był Enbrio. Któż by pomyślał w ogóle, że Enbrio zacznie wysyłać wrogów na Crasha i Cortexa? Ja nawet nie pomyślałem, nawet nie wiedziałem o tym. No, kłamać też nie potrafię. W każdym razie, no, Cortex się dowiedział, że to tak naprawdę za tym wszystkim Enbrio stoi, więc teraz Enbrio za to oberwie. No cóż, mogło być gorzej. W ogóle muzyka, która teraz leci, to jest muzyka ze Ścieżki Śmierci. Dla osób ciekawych. I to jest właśnie przedostatni poziom tego typu, ponieważ ostatni poziom będzie dla nas czekał w ostatnim warp roomie. I to będzie lepsza wersja tego poziomu. I tak w tym poziomie nie ma żadnej ścieżki śmierci ani nic, po prostu musimy zdobyć wszystkie skrzynki i zakończyć poziom, bo wtedy będziemy mieli ostatni klejnot w tajnym warp roomie. I walkę z bossem z czwartego warp roomu. Ciekawe, kto nim może być? Wiecie kto? Bo ja nie wiem. Serio nie wiem. Gdzieś dwie skrzynki pominąłem. Chyba, że to były nitrosy. A może faktycznie gdzieś pominąłem skrzynki? Nie, wydaje mi się, że to te nitrosy były. Trochę pewności nie mam teraz przez to. Trochę zostałem wybity z tropu. O Jezu, to jest ta najgorsza sekcja, ja pierdzielę. W sensie, bo dobra, może ona nie jest aż taka zła, bo w Ancient Trilogy jeszcze jakby widać te skrzynki. W oryginale jest ciężej niszczyć to wszystko, ale pamiętam jak ja kurde mając 5 lat, albo 6 lat to było, nie ogarniałem w ogóle kompletnie zachina tej sekcji i po prostu się tak nieziemsko w wieku 5 lat, 6 triggerowałem, że to jest naprawdę głowa mała. Czasami nawet już płacz wychodził dosłownie, bo nie wiedziałem jak to zrobić. Jezu, ile żyć! Tak, to były nitrosy. Zdecydowanie nitrosy. 4 życia naraz, kurde! Gra wiedziała, co chciała mi pokazać. No. To se Crash potańczył. 79, tak, 99, no. Za dużo sobie wyobrażasz, Michale. I teraz musimy polecieć do czwartego warp roomu. No, wszystkie poziomy na 100% są.
Nie ma tutaj poziomu ominiętego, więc to jest po prostu plus. To się nazywa, kurde, legitne przejście. O, Dr. Engine. Ha, ha, ha. A tak na serio, to tam jeszcze Cortex wspomniał o tym, że Engine chce, żebyśmy mu przekazali kryształy, ponieważ on w bardzo przyjacielski sposób chce się z nami tutaj zakomunikować i odebrać od nas kryształy. Ta jasne, Cortex, kłam se dalej. Zresztą sami zobaczycie, jak on w bardzo przyjacielski sposób chce nam zabrać te kryształy. I wy się dziwicie tutaj, że Crash jakby nie chciał mu oddać tych kryształów. No kurde, no ja bym też nie chciał na miejscu Crasha oddawać kryształów tylko dlatego, bo nie wiem, Engine se przyleciał w swojej jakiejś tam zbroi, w jakiejś machince. Ta, będzie tutaj ciężko unikać. Możemy tutaj tylko kwadratem strzelać. W oryginale dało się jeszcze kwadratem i kółkiem, ale gramy w Insane, nie w oryginał, więc tu trochę inaczej wszystko będzie wyglądać. I trochę ta konfrontacja jest w Insane trudniejsza, bo jakoś tak zawsze ten laser po prostu w jakiś sposób mnie trafia i ciężko jest go uniknąć, tak szczerze powiedziawszy. Może uda mi się jakoś teraz pod spodem, bo ja zawsze cały czas ten sam błąd popełniam, przez co... Cały czas ten sam błąd popełniam, przez co, kurde, tracę życia. No, to chciałem powiedzieć. O, coś tutaj się stało. Ładnie to ogarnąłem. Nie powiem, że nie. Jedno działko mu poszło. To teraz drugie pójdzie. Wiedziałem. Nie zdążył nawet zaatakować. Już mu oba działka poszły. Ale muzyka w remake'u jest całkiem spoko. Widzę, że już oba tutaj się dymią. Oba te działka z rakietkami. Of course. Zobaczymy, co z tą jedynką będzie teraz. Lol, nawet rakietę nie zdążył ten. Nawet rakietą nie zdążył mnie zaatakować. XD. No to teraz tylko to oko Saurona trzeba zniszczyć spod brzucha. W sumie ten pępek jego. Szczelający zieloną plazmą. No dawaj, tutaj. Chodź tutaj. Patrzcie, jak on unika, kurde. Skubaniec boi się. Dobrze. Odleciał. Dobrze mu tak, frajerowi jednemu. Tfu. Cortex chyba z tego powodu nie będzie zadowolony. Oj, coś czuję, że nie będzie. Więc lećmy do góry teraz up i zobaczmy, co nam będzie miał do powiedzenia teraz nasz żółty łysol.
Ale on się striggerował, ale on się stiltował, nie? Znaczy w sumie ja też bym się stiltował, gdybym chciał wykorzystać takiego powiedzmy naiwnego Yamraya, a wyszłoby, że on mnie przechytrza na każdym możliwym razem, więc tja. Dobra, ostatni warp room kosmiczny. I robimy od dupy strony, ostatnie 5 poziomów, bo tylko tyle nam zostało już. Mamy tak. Tutaj dwa klejnoty, czyli to jest 36, 37, 39, 40, 42. I ostatnie kryształy, więc bez zbędnego przedłużenia robimy od ostatniego poziomu, czyli spaced out. Let's go! No dobra. To jest jakby nowy typ poziomu, dlatego że teraz zwiedzamy laboratorium doktora Neocortex. I powiem szczerze, na samym starcie, że jest to całkiem spoko laboratorium, całkiem spoko poziom i przede wszystkim level design jest fajny, muzyka jest świetna. Ogólnie ten poziom ma taki jakiś swój klimacik fajny. Nie mogę powiedzieć, że nie. Bo jakiś tam klimat ma. I oczywiście to, że ja ginę w najgłupszy sposób, to też się musiało wydarzyć. Bo czemu by nie? Będę musiał w ogóle te wszystkie życie sobie ponadrabiać, ale to już myślę, że zrobię przed czasówkami jakoś. Later, innymi słowy. Dobra, lecimy sobie z niebieską ścieżką, zobaczymy co tam na nas będzie czekać. Ja bym bardzo mógł powiedzieć, że kolorowy bonus będzie na nas czekać, no bo praktycznie będziemy robili teraz ścieżkę wszystkich kolorowych platform. Najpierw zaczynamy od niebieskiej, czyli od pierwszej jaką zdobyliśmy. Tak, zostałem porażony prądem. Pozdro 600. Oczywiście, że tak. Bo to wcale nie było wyciągnięte z kontekstu. Ta śmierć była wyciągnięta z kontekstu, nie? Bez kitu. Dobrze. Teraz to żyćko trzeba będzie jakoś zdobyć.
Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. Żółtym klejnotem do góry. O, i teraz moja ulubiona sekwencja. Zawsze to lubiłem w oryginale, jak ta platforma se przelatywała w lewo i w prawo i wiecie. I zabierała nas tutaj do tych żyć. Fajne to było. Jakoś zawsze mi się to podobało. I w ogóle te życia mają ładne bardzo obramowanie, jak one się tak obracają. Serio. Mega mi się coś takiego podoba. 65 żyć. No powoli nadrabiamy, powoli nadrabiamy. Może coś z tego będzie. Może coś z tego się uda ubić. Nie powiem, że nie. No i dobra, 64 życia. Więc teraz starajmy się nie ginąć. O, ale przynajmniej teraz nasz przyjaciel będzie nam tutaj towarzyszył. Czyli Aku. I teraz już nie musimy robić kolorowego kolorowego bonusu. Ponieważ tak, Crash 2 zapoczątkował kolorowe bonusy. Później w Crashu 3 się coś takiego pojawiło. A Crash The Wrath of Cortex kompletnie osrał to. Nie wiedzieć czemu. Znaczy wiedzieć czemu, po prostu chcieli być jeszcze bardziej wtedy oryginalni, bo wiecie. Bo wiecie, kurde, Crash The Wrath of Cortex to jest najbardziej oryginalna gra z całej serii. Co z tego, że ona większość podpierdziela od Crasha 3 i 2. Szczególnie z 3. No, dosłownie, świetni z was kawalerze. Chciałbym pójść na taki kabaret z wami w roli głównej. Dosłownie. 67 żyć. No może jeszcze zdobędę te 99. No nic nie jest pewne, no. Najwyżej się po prostu nadrobi te życie, no. Ważne, że będą te 99 żyć. Nieważne jak, ale ważne, że będą. Nieważne w jaki sposób je zdobędę. Zginąć przed checkpointem to nas niestety to jest najgorsze, co może kogokolwiek kiedykolwiek spotkać. A zginąć w taki sposób to już kompletne upokorzenie. Ale wiecie co, to jest troszeczkę nie fair, bo nas to gówno trafi, to my się od razu zmniejszamy. A innych to już nie. Innych to już jakby ta zasada nie jakby nie obowiązuje. No. Ja chcę jakoś tam przeskoczyć, żeby nie musieć właśnie skakać po tym środku. Dobra. Aku. Poświęciłem sobie go. No te pozostałe to się tam nadrobi. Żyćka. Spokojnie. Oj, to jest najgorsza końcówka. Ale. Da się ją przejść. Da się ją przejść. Oczywiście, że się da. To może w sumie w ramach takiego jeszcze większego treningu psychicznego zróbmy jeszcze może tą pierwszą wersję tego poziomu, czyli po prostu nie spaced out, tylko i nie pack attack, tylko po prostu. No zaraz zobaczymy, jak ten poziom się nazywał. Ja zawsze, kurde, zapominam nazwy tego poziomu. Nie wiem czemu. Kiedyś dużo pamiętałem, ale teraz łatwo zapominam. Tak już mam po prostu. Tyle gier z Crashem ogranych mam. Dobra, co to był za poziom? Piston Eat Away, właśnie. Piston Eat Away. Dobra, 83%. Lecimy z koksem. Potem zrobimy środkowy poziom, a dwa nowe poziomy, bo też są dwa nowe poziomy, nie tylko ten Piston Eat Away i ten Space Out. To sobie zostawimy na sam koniec, bo to są dosyć specyficzne poziomiki. O nie, 69, najgorzej! O nie! Dobra, tutaj na razie te roboty są w ogóle jeszcze takie pasywne na początku, bo
jakby to jest pierwsza wersja tego poziomu, przez co zrobiliśmy trochę taki nie kanon, bo dopiero teraz byśmy poznawali tych przeciwników. A ja wam zdążyłem pokazać, stała się ona przezroczysta. Bo ja nie chcę, żeby właśnie się ona stała przezroczysta. Więc może zróbmy tak. Czemu by nie? Ale zapomniałem o tym ziomku. Ale łatwo było się go pozbyć. Dobra, wchodzimy tutaj. Niech gra nam zaliczy to, że weszliśmy na tę ścieżkę. I będzie cacy. Okej. Najlepiej to zdobądźmy jeszcze klejnot przy tym. Bo to już wtedy będzie taki nieskazitelny dowód, że mamy to za sobą. Lol. Co tak spoko... I nie. Dobra, na razie checkpointa nie zbijam. Powinienem, ale na razie nie chcę. Bo wiem, z czym to się je. No dobra, i teraz trzeba będzie całą tą ścieżkę wyedytować wam, do momentu, gdzie ja tam zginąłem, w ścieżce śmierci. No dobra, niech będzie. Ale życie sobie musiałem wziąć, nie żeby coś. Dobra, finally. Udało się bez zginięcia, więc jestem z siebie bardzo dumny, bo to pokazuje, że jak chcę, to potrafię. I dzięki czemu Piston i Tailway będziemy mieli zaliczone. W ogóle, ja wiem, że nie mówię żadnych wspomnień odnośnie Piston i Tailway, ale jakby to powiedzieć... Jak grałem w NSN Trilogy, to... Jak oglądałem sobie zapisy swoje sprzed 3 lat, bo to było ostatni raz, kiedy grałem w sierpniu / wrześniu 2017, to jakby nie widzę, nie widziałem jakby żadnej podniety, ani wiecie, żadnego takiego wow, ale ten poziom wygląda inaczej, nie ziomek. Jakby miałem normalne do tego podejście, więc dlatego też tutaj się nie wypowiadam tak bardzo jak na przykład w Crashu dwójce nostalgicznym, wiecie, tym na PS1 czy coś, czy ogólnie w tych starych Crashach. Bo jak już na przykład grałem w dniu premiery, no to wiecie, to tak ciężko jest potem o jakiekolwiek wspomnienia, no bo co to są wspomnienia sprzed 3 lat, które w zasadzie nic nowego nie wprowadziły, tylko to, że o, grałem se 3 lata temu nie ogarniałem mechaniki gry, bo uczyłem się jej, a teraz jestem bardziej taki doświadczony. Kurwa. No, i o to chodziło. No może nie do końca o to, bo teraz zginąłem w taki beznadziejny sposób, że to wołało pomstę do nieba. No mówię, no najwyżej sobie po prostu te 99 żyć nadrobię i tyle. W sensie tam
przed reliktami po prostu. Albo zrobię tak, że wbiję, nie wiem, 94 życia i zrobię z tego powiedzmy taką wstawkę przed montażem reliktowym, bo mówię, w Crash 2 i 1 zostawiłem jakby montaż, bo relikty dopiero jakby wprowadzili od trzeciej części, więc no uważam, że tam jest jakby większy sens tego komentowania. Zresztą jeżeli ktoś chce zobaczyć mój komentarz na żywo z reliktami, to polecam obejrzeć streamy sprzed 3 lat z Crasha Ancient Trilogy. No i świetnie. 69. Ten numer to kłopoty. Ło, dobra. Pyszna woda, kurde. Woda z Saguaru jest. Mua. Świetna. Lokowanie produktów oczywiście. Już nawet mogę wam pokazać, patrzcie, proszę bardzo, Saguaro. Oczywiście perspektywa trochę odwrócona, ale wiecie, o co chodzi. 87%, to teraz możemy robić środkowy poziom. O, dokładnie ten, czyli Night Fight. Ostatni poziom. Przynajmniej znowu mamy tą piękną 60. I teraz lecimy w tę stronę. Wiecie co? Może jeszcze nie do końca w tę stronę. Checkpoint zniszczmy i teraz lecimy w tamtą stronę. No to było dupiaste trochę. I właśnie robimy teraz ścieżkę śmierci. Dwie skrzynki i klejnot. Dokładnie, klejnocik tutaj jest. I teraz spadamy stąd, już nie ma nic tutaj do pokazywania. Te szczury w ogóle ładnie wyglądają w Ancient Trilogy, w sensie w dwójce. To mogę przyznać. Bardzo ładnie wyglądają. Aha. Aha. Fajnie. Zginąłem. Przechodzenie na ślepo troszeczkę graniczy z cudem. Ja tutaj nic kompletnie nie widzę.
Dobra, teraz już możemy legit przechodzić. Już nic tam nie będzie stało na drodze do przejścia. Chyba, że będę super wolny. W ogóle po co jest ten świetlik na samym końcu? Nie ogarniam trochę, jakby... Trochę śmierdzi mi tym, jakby chcieli jakby... Kurde, za dużo słowa jakby. Tak jakby oni chcieli... Coś tam jeszcze dodać, poza tym, że mamy to, co mamy. Dobra, dawaj Crash, tańcz! Bo już mało czasu zostało, jeszcze dwa poziomy tylko i boss i potem wielki finał. To już niedużo nam zostało, kurde, 2,5 godziny. Dobra. Rakiet sobie zostawiamy na sam koniec, czas na paka, tak. Tylko zanim to zrobię, czas save'nąć jeszcze. 91%, to już i tak niedużo. Dobra, lecimy z koksem. Więc o co chodzi z poziomem Pack Attack oraz z tym drugim poziomem? W dużym skrócie, są to poziomy z jetpackiem. I tak to właśnie te poziomy zapoczątkowały te poziomy... No. Te poziomy, wiecie, lotnicze w Crashu. Mimo, że to nie jest taki poziom lotniczy, to jednak wiecie, o co chodzi. Dobrze. To też na te działka radzę uważać, bo nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. Tutaj proponuję dołem przelecieć. O tak, dokładnie. Idzie wspaniale. Sorki, że mówię, się nie odzywam, ale dosłownie to jest taki, można by powiedzieć, trochę moment kulminacyjny. To jest w ogóle perfidne nawiązanie do poziomu The Lab, gdzie też asystent Cortexa chciał nas porazić prądem. O! Co to miało być? Co za bezsensowna śmierć. No i znowu to samo, kurde. Błędów nie wolno powielać. Trzeba się na nich uczyć. I taka jest prawda. Fuck, no najgorszej. O, dobrze. Tu już mamy końcówkę. Tak, to jest końcówka. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie poszło. I wszystkie skrzynki zebrane. Nice! Dobra, ostatni poziom przed nami. To już jest koniec. Trzymajcie kciuki. Bo to już jest końcówka.
Dobra, taniec zostawimy sobie na sam koniec, bo wtedy to będzie taki kulminacyjny moment. 94, dobra. Jeden klejnot, jeden kryształ. Jeden Yamroy. Rocket, let's go! Trzydzieści dziewięć, no to jest zdecydowanie krótszy poziom. Od swojego poprzednika. I jest w sumie nawet, bym mógł powiedzieć, trochę łatwiejszy od swojego poprzednika, bo paka tak jest zdziebko trudniejszy. Tak zdziebko. No to z tym TNT to nie był za mądry pomysł, to mogę już od razu powiedzieć. O, dobrze. Nie triggeruj się tak, ziomek. Spokojnie, ja ci nic nie zrobię. Ale mi się gorąco zrobiło. No, dobra, wiadomo z jakiego powodu mi się gorąco zrobiło. Wyczuwam, czuję z daleka końcówkę poziomu. A nie, to smut za kolaka, przepraszam najmocniej. Dobra. Nie, a tak na serio wyczuwam końcówkę poziomu. I nie zdziwię się, jak ona będzie właśnie tutaj. Ty, to tak nawet ładnie się załapałem, bo on już chciał mnie radzić prądem. Już miałem tutaj piękne ten, słówka w jego stronę przyszykowane. O! Dziękuję za uwagę, mamy 100%. Teraz tylko pokonać Cortexa i zobaczyć dwa endingi. Świetnie, bardzo dobrze. Dobra, Kreszyk, zasłużyłeś na swój taniec. Yes! My plan is nearly complete. And I have you, Crash Bandicoot, to thank for it. Engine! What's happening? What's that? Is she stealing our signal? Crash, Cortex isn't gonna use the crystals to contain the planet's energy. He's gonna harness the force and use it to power the super Cortex vortex he's built on his space station. One blast and the ray will cover the entire world, turning everyone into Cortex's mindless slaves! Crash, don't let him have those crystals! Engine, you fool! She's telling him everything! Oh, yes, we're back now. Pardon the, interruption. Crash, bring me crystals! Tak, Cortex się niczego nie nauczył. W dużym skrócie, zdradził się, że teraz, o, jednak on od początku chciał wykorzystać Crasha, żeby on mu zbierał kryształy. Tam mieli między sobą małe zakłócenia, bo Engine coś tam
pstrykał. Coco oczywiście przejrzała plan Cortexa, no i teraz naszym jedynym zadaniem jest go unicestwienie. Tyle w zasadzie ze streszczenia, więc czas na doktora Neocortex. Najtrudniejszego bossa z całej tej gry. Naprawdę, uwierzcie mi. Swoją drogą, cutscenka tutaj jest mega fajna. Więc nasze zadanie teraz jest atakowanie Cortexa, by ten nie doleciał na sam koniec. Na razie mi to jakoś super nie wychodziło, ale może go teraz jakoś pocisnę. Muzyka w ogóle tutaj jest też epicka, nie? Chociaż ja mam bardziej nostalgiczne podejście do tego klasycznego soundtracku Crasha 2 i Doktora Neocortex. Ale to też nie jest zła nutka. Wpadająca w ucho. I tyle! Boss pokonany. You haven't seen the last of me, Crash Bandicoot. Crash, what do you suppose happened to Cortex? And what about the Cortex Vortex? It's still up there. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy ending. To był zły ending, jakby takie normalne zakończenie. I teraz zobaczmy sobie, co ciekawego wydarzy się po powrocie do Warp Roomu, więc wcisimy sobie trójkąt, bo napisy trwają za długo, dokładnie to 20 minut, plus minus. You have acquired all of the gems! Incredible! The crystals are not the only means of harnessing planetary energy. The gems have that ability as well. And with them, I can destroy the Cortex Vortex forever! Let me warp you to my completed laser installation. No cóż. Embryo po prostu jest zadowolony z tego, że zebraliśmy wszystkie klejnoty. Więc teraz ma dla nas niespodziankę. Piękne 100%. Już teraz tylko relikty nam pozostały. I możemy zabierać się za Crasha 3. Ale dobra, lecimy teraz. Bo jak widzieliście na poprzednim jeszcze endingu, baza Cortexa sobie normalnie tam leciała w kosmosie, więc zobaczymy, co teraz będzie. Nie mogę się już tego doczekać. Let's do it! We are ready, Crash. What would you like to do here? Honors? No, a to z kolei był ending, który był wstępem do rozpoczęcia Crasha Trójki, jak sami zresztą widzieliście. Po prostu, zdobywając wszystkie klejnoty, Crash trafił w stację doktora Neocortex, która po prostu sobie od tak wybuchła. I szczątki tej stacji uderzyły w następnej części w pewną świątynię, robiąc przy tym chaos i zamęt. Ale to jest tylko krótki wstęp do Crasha Trójki.
Z mojej strony to by było na tyle. Ja dziękuję za oglądanie tej oto serii. Mam nadzieję, że była ona informatywna, w sensie, że ja byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem tę otóż serię, że nie nudziliście się przez te całe odcinki. Mam taką przynajmniej serdeczną nadzieję. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam do łapkowania w górę i w dół, jeżeli się materiał spodobał lub nie. I teraz pozostaje ostatnia gra przed końcem podróży do Crash'a 4 i małym bonusem w postaci Crash Team Racing Nitro Fueled. To ja lecę nagrywać.